Spotkaliśmy się dzisiaj, można powiedzieć, już po raz trzeci, bo od 2015 roku postanowiliśmy jako władze miasta, aby to święto powróciło do tradycji świąt obchodzonych również w sposób, można powiedzieć, bardzo uroczysty. Stąd też taka decyzja, aby właśnie od 2015 roku, tak jak wspomniałem, to święto było obchodzone czy czczone w sposób bardziej uroczysty. I cieszę się, że w dniu dzisiejszym można śmiało stwierdzić i powiedzieć, że decyzja była bardzo trafiona, a dowodem na to jest to, że coraz więcej ludzi, coraz więcej mieszkańców, coraz więcej pocztów sztandarowych uczestniczy w tych uroczystościach. No, Dzień Święta Wojska Polskiego jest to ważna data w historii naszego narodu. Jest to również 90. w dniu dzisiejszym obchodzimy 97. rocznicę Bitwy Warszawskiej, Cudu nad Wisłą. Bitwa, która jest znana przez każdego obywatela naszego kraju, a jeżeli nie, to powinna być znana. I ten dzień, no, nie możemy o takich dniach zapominać, nie możemy zapominać o ludziach, którzy walczyli o naszą wolność, którzy przelali krew, tak jak w swoim przemówieniu dzisiaj powiedziałem, wiele przelanej krwi, wiele wylanych łez. My o tym nie możemy zapominać i tym ludziom przede wszystkim jesteśmy winni hołd. Dzień dzisiejszy to również Święto Wojska Polskiego. W tym dniu pragnę złożyć przede wszystkim serdeczne życzenia oraz gorące podziękowania. Pragnę przede wszystkim życzyć żołnierzom armii naszej polskiej dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, przede wszystkim bezpiecznej służby. Dziękujemy im za to, że codziennie stoją na straży bezpieczeństwa naszego kraju, że codziennie możemy na to bezpieczeństwo właśnie w ich wykonaniu liczyć. Wszystkiego najlepszego. Rok temu mówiłem tutaj w tym miejscu, że kto walczy o pokój, powinien się zbroić. A dzisiaj mówię tak. Musimy za wszelką cenę zachować jedność w narodzie. Bo tak naprawdę siła w armii to również naród. To nie te kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy żołnierzy. To cały zjednoczony naród. To jest najważniejsze. I dzisiaj chyba to przesłanie tej jedności, tej jednomyślności w działaniu jest na czasie.